Za pozwoleniem Georgija Aleksandrowa Stankowa. Przeczytam wam tekst z jego strony stankowuniversalwolf.com. Chciałabym, by powyższy tekst był przefiltrowany przez wasze pole serca. Tytuł tekstu: w jaki sposób przekształcimy stary system bankowy Oriona i wszystkie środki komunikacji z pola kwantowego po naszym zniesieniu i w ten sposób wyzwolimy ludzkość. Tekst został napisany 8 listopada 2023 roku. Omówiłem już te aspekty scenariusza wzniesienia w poprzednich artykułach, które nie zostały jeszcze opublikowane, a dla jasności podsumuję je tutaj jeszcze raz. Finanse i komunikacja to dwa główne obszary ludzkiej działalności, w których nastąpią wielkie zmiany energetyczne po zmianie i głęboko przekształcą ludzkie życie na tej planecie. My jako w niebo wstąpieni mistrzowie i bogowie Lagosu będziemy architektami tych przemian na starej Ziemi w okresie przejściowym, zanim duża część ludzkości wzniesie się na nową Ziemię w kilku falach. System finansowy, nazwany przeze mnie systemem monetarnym Oriona, jest obecnie głównym narzędziem rządzącej ciemnej kabały w celu zniewolenia ludzkości. Poprzez wprowadzenie cyfrowej waluty i punktacji społecznej, ale ludzie zaczynają już teraz się budzić i sprzeciwiać tym mrocznym planom. Drugim, równie wpływowym narzędziem jest internet ze wszystkimi jego platformami społecznościowymi i ścisłą cenzurą ze strony gigantów informatycznych i głębokiego państwa, a także mediów, takich jak telewizja i prasa, które uniemożliwiają szerokie rozpowszechnianie jakichkolwiek prawdziwych objawień, aby wszyscy ludzie mogli poznać i zrozumieć, jak bardzo zostali zniewoleni w tej rozpadającej się matrycy 3D. Objawienia i bogactwo będą znakami rozpoznawczymi nowej drogi życia na starej Ziemi. W przejściu na nową Ziemię, a my jako w niebo wstąpieni mistrzowie i bogowie Logosu, wprowadzimy i zagwarantujemy te nowe warunki, aby uczynić to przejście tak płynnym i łatwym, jak to tylko możliwe. W jaki sposób Astral Currency i Infer System będą sprawować pełną kontrolę nad obecnym cyfrowym systemem bankowym i przekształcać go na lepsze, zanim będzie można go całkowicie znieść? Karta astralna zostanie przyznana każdemu, kto zagłosuje za nową boską konstytucją DC. Odrzuci państwo narodowe ze wszystkimi jego prawami ograniczającymi ludzką wolność i świadomie i dobrowolnie odłączy się od wszystkich instytucji państwowych w życiu codziennym, które budują starą matrycę 3D całkowitego zniewolenia człowieka. Nowe urządzenie Akasha będzie technologicznym warunkiem wstępnym dla wszystkich znaczących rewelacji na temat tego, co działo się na Ziemi przez eony czasu. Obecny internet i wszystkie MSM, które są oparte na technologii cyfrowej, nie mogą spełnić tej funkcji i wkrótce zostaną zniesione. Stąd oba obszary ogromnych zmian w życiu człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Nowe konto Astral, które może nadal istnieć w starym systemie bankowym, zanim ten ostatni zostanie zniesiony na zawsze, będzie używać wyłącznie waluty Astral, a wszystkie wyciągi bankowe będą wykonywane automatycznie w tej walucie. Wszystkie istniejące waluty fiducjarne mogą być używane w okresie przejściowym równolegle jako lokalne środki płatnicze i transakcje w sklepach i tym podobne, biorąc pod uwagę zwykły kurs wymiany. Aby ułatwić transakcję, dolar, euro i funt zostaną równane z jednym astralem. Ponieważ jest to rzeczywista wartość tych walut między sobą pod względem ich siły nabywczej w obecnym kryzysie końcowym, gdy uwzględni się inflację. Rubel rosyjski będzie wymieniany w stosunku 50:1 i tak dalej, ale to tylko nasza rekomendacja, a kurs wymiany będzie dostosowany w sposób elastyczny, tak jak to ma miejsce obecnie w przypadku różnych walut. Posiadacz karty Astral może korzystać z internetu lub nowego urządzenia komunikacji kwantowej Akasha i może generować nowe aktywa zgodnie ze swoimi osobistymi potrzebami
i w odniesieniu do tego, co zarobił do tej pory. Dla każdego posiadacza karty Astral gwarantowany będzie minimalny dochód, który zostanie automatycznie wypłacony na jego konto bankowe i zapewni łatwe życie i dobrobyt w okresie przejściowym. Podczas gdy wszyscy inni ludzie, którzy nie zaakceptują karty Astral, będą mieli duże trudności. Ponadto, jeśli właściciel potrzebuje pożyczki na dom, biznes lub inne inwestycje, zostanie ona wygenerowana jako nowa emisja pieniądza bez żadnej stopy procentowej, ponieważ wszystkie odsetki zostaną zniesione wraz z wprowadzeniem nowej waluty Astral. W ten sposób waluta Astral wyeliminuje całą bankowość inwestycyjną za jednym zamachem. W ten sposób posiadacz karty Astral natychmiast uzyska niezależność finansową i autarkię od państwa i banków, które teraz represjonują wszystkich dysydentów politycznych i nigdy więcej nie będzie nękany i uciskany przez władze państwowe za pomocą wszelkiego rodzaju pseudoprawnego szantażu finansowego, jak to ma to miejsce dzisiaj. Będzie to pierwszy poważny krok prowadzący do wyzwolenia ludzkości, tej części ludzkości, która wybierze drogę do wzniesienia. Każde prawdziwe wyzwolenie jest wyzwoleniem od egzystencjalnych lęków, które prześladują obecnie większość ludzi i prowadzą do ich zniewolenia przez ciemną rządzącą kabałę i ich pozaziemskie umysły, wciąż w ludzkiej formie. Pozostali zostali przez nas wygnani z tej ziemi 1 grudnia 2021 roku. Wielu ludzi nie wzniesie się, ponieważ nie są gotowi na poziomie duszy i będą nadal korzystać ze starego systemu bankowego i być posłusznym starym instytucjom państwowym, dopóki nie upadną całkowicie podczas krótkiego okresu przejściowego. Będzie to czas udręk dla wszystkich ludzi, którzy nie wzniosą się, a także dla tych, którzy przebudzą się później i będą potrzebowali tych wyzwań, aby w pełni się przebudzić. Tylko już przebudzone jednostki będą zwolnione z tych egzystencjalnych wyzwań w okresie przejściowym poprzez wprowadzenie karty astralnej, urządzenia Akaszy i innymi zaawansowanymi technologiami wyższych wymiarów, z których będą mogły korzystać natychmiast według własnego uznania. Uśpiona część ludzkości nie będzie miała bezpośredniego dostępu poprzez urządzenie Akaszy do nowych środków komunikacji kwantowej, a zatem nie będzie aktywnie uczestniczyć w procesie masowych objawień, które głęboko wstrząsną światopoglądem ludzkości. Większość z nich po prostu przymknie oko na te rewelacje, które zaleją tę planetę i jej mieszkańców jak fala tsunami. Będą jednak bezpośrednio doświadczać zapaści na poziomie ekonomicznym i społecznym, które nastąpią po tych rewelacjach i będą nadal interpretować to doświadczenie jako osobistą ofiarę, zgodnie z ich ograniczonymi systemami wierzeń. To właśnie tam nastąpi podział ludzkości na populacje wznoszące się i stępujące na poziomie psychologicznym. Wszyscy posiadacze karty astralnej, którzy głosowali na DC, będą mieli dostęp do nowych miast światła i tutaj, które budowaliśmy przez wiele lat i zamanifestują się wraz z naszym wzniesieniem, gdzie zaczną studiować nową teorię i gnozę, zdobędą nowe umiejętności i dostęp do nowych technologii, które już istnieją na nowej Ziemi i będą mogli wprowadzić według własnego uznania na starą Ziemię w okresie przejściowym, dopóki trzy fale kandydatów do wzniesienia nie przeniosą się na nową Ziemię i rozłam między nową a starą Ziemią nieodwołalnie nastąpi. W ten sposób te zaawansowane dusze, przeważnie krystaliczne dzieci, poprawią warunki życia kandydatów do wzniesienia, wciąż żyjących na starej Ziemi, zanim oni również zakwalifikują się do wzniesienia. Taka jest misja tych wysoce zaawansowanych dusz, dla których inkarnowały się w tym życiu, chociaż teraz zmagają się ogromnie z tą toksyczną matrycą, do której nie są w stanie przystosować. Po tym jak wzniesiemy się i uruchomimy planetarne przesunięcie, nastąpią trzy wielkie fale wzniesienia na nową Ziemię, ale pomiędzy nimi będą również indywidualne wzniesienia. Nasze wzniesienie jako pierwszych niedostąpionych mistrzów doprowadzi do ogromnej ekspansji naszego pola w nieskończoność i to gigantyczne uwolnienie energii źródłowych w pełni uaktywni potrójny płomień życia u wszystkich kandydatów do wzniesienia.
Jest to energetyczny mechanizm, który będzie napędzał planetarną zmianę, która będzie przede wszystkim ogromnym rozszerzeniem ludzkiej świadomości poprzez w pełni otwarty potrójny płomień. To wewnętrzne energetyczne tsunami doprowadzi do natychmiastowego rozpoznania jedności i świętości wszelkiego życia, związanego z bolesnym uznaniem wszystkich ciemnych i złych czynów, które indywidualna wcielona osobowość popełniła w tym i poprzednich wcieleniach i nadal musi przetworzyć w głęboki sposób. Uczucie wstydu, wyrzutów sumienia i skruchy na poziomie duszy wywoła w takich osobach ogromny katarzis duszy, a to na zawsze przemieni ich ziemskie ego i charakter. Napisałem wiele o katarzis duszy ludzkiej wcielonej osobowości, w szczególności dlatego, że ten proces, a raczej doświadczenie wyższych wymiarów, jest praktycznie nieznane większości ludzi, którzy nie są wystarczająco zaawansowani, aby być wystawionym na tak trudną transformację energetyczną. Zasadniczo koncepcja katarzis duszy opisuje nagłe i gwałtowne zstąpienie obecności Jam Jest, potężnych energii duszy do ciała fizycznego. Jest to najbardziej bolesne i przerażające doświadczenie, jakie człowiek może doświadczyć podczas procesu tworzenia ciała świetlistego. Cały ten okres przejściowy potrwa kilka lat. Odchodzę od poglądu, że wzniesiemy się w 2023 roku i będziemy w stanie przygotowywać pierwszą falę wzniesienia kilku milionów ludzi do końca tego roku. Ale te szacunki mogą być zbyt optymistyczne, biorąc pod uwagę obecne zamieszanie i złudzenie zdecydowanej większości ludzi. Dlatego zarówno waluta astralna, jak i objawienia z pomocą nowych kwantowych technologii komunikacji zostaną wprowadzone w ciągu tego roku. Stąd niezwykła aktualność tej publikacji. Będziemy sprawować pełną i doskonałą kontrolę nad całym starym cyfrowym systemem bankowym z pola kwantowego, jako w niebo wstąpieni mistrzowie i bogowie Logosu, z pomocą wszystkich dusz, które mają inkarnację na Ziemi i są w procesie wznoszenia. Nie trzeba dodawać, że wszystkie siły światła będą nas wspierać w tym przedsięwzięciu, ponieważ jest to już przesądzona decyzja na poziomie duszy. W ten sposób wywłaszczymy wszystkie ciemne istoty, które zgromadziły ponad 90% wszystkich aktywów finansowych poprzez kradzież i oszustwa na przestrzeni lat, aby zubożyć masy do NWO i zapobiec wniebowzięciu. Dokonamy retrybucji tych nadwyżek pieniędzy między ludzi, aby ustanowić sprawiedliwość, równość i dobrobyt. Ci mroczni źli nie będą mieli możliwości narzekania, ponieważ stary system państwa prawnego niesprawiedliwości, przedstawiony jako jurysdykcja, również zostanie zniesiony, a ich zbrodnie zostaną w pełni ujawnione. Wielu z nich trafi do więzienia. Ponieważ państwa narodowe zostaną zniesione wraz ze wszystkimi ich instytucjami, wszystkie podatki i systemy podatków bezpośrednich i pośrednich również zostaną zniesione na zawsze. A to uwolni ogromne sumy pieniędzy do podziału między ludzi. Wszystkie wydatki, których społeczności potrzebują na naprawę dróg i infrastruktury lub na prace socjalne, będą nadal pokrywane przez nowy system walutowy Astral, który będzie działał jako lokalny bank emisji, a raczej jako spółdzielnia emisyjna. Nową zasadę lokalnej emisji pieniądza omówiłem w moim kluczowym artykule na temat waluty astral. Jest rzeczą oczywistą, że kiedy pojawi się waluta astral, wszystkie banki centralne i systemy budżetowe staną się przestarzałe i przestaną istnieć. Wszystkie rynki giełdowe i finansowe również zostaną natychmiast zamknięte. Z tego samego powodu wszystkie parlamenty zostaną zniesione, ponieważ nowy DC wyklucza istnienie jakichkolwiek innych niedoskonałych praw ludzkich. Ponieważ nie będzie potrzeby głosowania nad budżetem, ponieważ wszystkie podatki państwowe zostaną zniesione, nie ma absolutnie żadnego powodu do istnienia parlamentów i delegowanej pseudodemokracji. Nowa demokracja, która nadejdzie wraz z wprowadzeniem waluty astralnej, będzie wyższego boskiego rzędu, jest całkowicie pod doskonałym autorytetem i nadzorem wcielonych dusz na poziomie ich obecności Jam Jest. Cała transformacja obecnego systemu bankowości cyfrowej w kwantową bankowość astralną będzie bardzo szybka, niemal natychmiastowa wraz z naszym zniesieniem. Potem będzie to zależało tylko od tego, jak szybko ludzie zdecydują się zacząć używać nowej waluty astral i zagłosują na DC. Nowe masowe objawienia.
Nowe urządzenie Akasha, które również zastąpi wszystkie telefony komórkowe i będzie znacznie lepsze i bardziej uniwersalne we wszystkich swoich funkcjach niż te przestarzałe urządzenia cyfrowe. Będzie również źródłem wszystkich nowych objawień, które przekształcą ludzkość na poziomie psychologicznym i intelektualnym. Obecnie internet jest do tego niewystarczający. To samo odnosi się w jeszcze większym stopniu do wszystkich mediów. Głównym czynnikiem ograniczającym są jednak ograniczenia ludzkiego umysłu, który jest bardzo nielogiczny, ma bardzo krótką pamięć, nie kieruje się żadnymi zasadami moralnymi i etycznymi, ponieważ jest odłączony od potrójnego płomienia życia i duszy. Jest bardzo mocno zdominowany przez liczne fałszywe przekonania i uprzedzenia 3D, które muszą zostać zniesione w ewolucji katastrofy, po tym jak się wzniesiemy i nastąpi. Odnosi się to przede wszystkim do wszystkich alternatywnych myślicieli i samozwańczych ekspertów, którzy blogują jak szalone diwy w przestrzeni publicznej, udając, że sprzeciwiają się staremu Matrixowi, a jednocześnie nosząc w sobie wszystkie jego fałszywe systemy przekonań, których nie zdają sobie trudu, aby je podważyć i usunąć ze swojego przestarzałego światopoglądu. Pławią się w swoim domniemanym sukcesie kilku tysięcy zwolenników i nie znajdują czasu, aby nauczyć się czegokolwiek wartościowego, aby poszerzyć swoją świadomość. Jest to narcyzm oparty na samooszukiwaniu się jako przeszkoda w prawdziwej duchowej ewolucji. Żaden z nich nie będzie w stanie poczynić się do masowych przebudzeń, które nastąpią po przejściu na nową ziemię i naszym wzniesieniu do źródła. Będą musieli stać się biernymi odbiorcami prawdziwych informacji i wiedzy przez długi czas, zanim będą mogli rozpocząć swoje LBP i wznieść się w przyszłości pod naszym nadzorem. Szerokie wprowadzenie urządzenia Akasha wywoła masowe przebudzenie, które doprowadzi do ogromnej ekspansji ludzkiej inteligencji i wewnętrznej świadomości z punktu podparcia potrójnego płomienia życia we wszystkich kandydatach do wzniesienia, które po raz pierwszy otworzyliśmy w 2019 roku i od tego czasu aktywowaliśmy w kilku falach, aby ludzkość mogła dokonać zmiany w tym roku. Natura masowych objawień nie jest tematem tego wywodu. W rzeczywistości wszystkie moje książki i artykuły są poświęcone tym koniecznym masowym objawieniom, aby ludzkość mogła w pełni przebudzić się jako wielowymiarowe, czujące istoty i wznieść się na nową ziemię. Większość objawień wydarzy się w miastach światła, do których kandydaci do wzniesienia będą mieli dostęp, nawet zanim wzniosą się na nową ziemię, w znacznie bardziej sprzyjających warunkach niż na starej ziemi, w okresie przejściowym, gdzie przez większość czasu będzie panował chaos, zwłaszcza w regionach geograficznych, gdzie większość populacji nie wzniesie się, ale zamiast tego stąpi na nową, znacznie gęstszą i ciemną ziemię niż ta, gdzie wiele istot światła wciąż żyje i przygotowuje się do ostatecznego wzniesienia. Mam tu na myśli w szczególności Afrykę, Bliski Wschód, ogromne połacie Azji, a także inne lokalne regiony. Urządzenie Akasha pozwoli każdemu właścicielowi w optymalny, indywidualny sposób na wielowymiarowy dostęp do historii ludzkości i do prawdy o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w starym Matrixie i w całym wymiarze tego multiversum, a także do zbrodni wszystkich głównych sprawców, którzy byli u władzy i zdecydowali o tragicznym losie ludzkości, na przykład wszyscy podżegacze wojenni i inni masowi zbrodniarze, tacy jak sprawcy samobójstwa ludzkości, którzy nałożyli blokadę z powodu oszustwa związanego z koronawirusem, o czym pisałem obszernie. To urządzenie Akaszy dostarczy w doskonały sposób wszystkich niezbędnych dowodów do oskarżenia najbardziej podstępnych ciemnych przez nowo ustanowione sądy z nieskazitelnymi sędziami i ławami przysięgłych, tak aby mogła istnieć widzialna sprawiedliwość dla reszty ludzkości. Akty oskarżenia będą w większości dożywotnimi wyrokami dożywotniego więzienia i zostaną znacznie zmniejszone, ponieważ w okresie przejściowym liczy się symboliczne uznanie tych zbrodni i ich powszechne potępienie, tak aby ci ciemni nie mieli szansy na kontynuowanie swoich złych czynów w społeczeństwie. Ich rzeczywista kara będzie miała charakter karmiczny, gdy wejdą w swój bardzo długi i makabryczny cykl inkarnacji na starej, stępującej ziemi po rozłamie.
po celu przyspieszenia transformacji politycznej społeczeństwa ludzkiego. Wprowadzimy jako wniebowstąpionych mistrzów i bogów Lagos specjalne siły kosmiczne do aresztowania tych ciemnych, jak tu opisałem w moim artykule o scenariuszu rosyjsko-ukraińskim. Jednak większość ciemnych zdecyduje się zwrócić do nowych legalnych władz, ponieważ nie będzie się gdzie ukryć. Z pomocą urządzenia Akasha każdy od razu będzie wiedział, gdzie tacy ludzie się ukryją i łatwo ich aresztować. Po raz pierwszy w historii ludzkości ludzie doświadczą, co to znaczy mieć prawdziwy i bardzo skuteczny system sprawiedliwości. Każdy aresztowany mroczny sprawca zostanie postawiony w stan oskarżenia w ciągu kilku dni, ponieważ wszystkie jego zbrodnie będą natychmiast dostępne za pośrednictwem tego urządzenia Akasha i nie będzie potrzeby korzystania z prawników i żmudnych procedur sądowych. Będą tylko sędziowie, prokurator prawny wyższego porządku etycznego i ława przysięgłych, tak jak te, które są używane dzisiaj, składająca się ze zwykłych obywateli, którzy wydadzą werdykt z etycznego i humanistycznego punktu widzenia. Sprawiedliwości musi stać się zadość, aby promować katarzis duszy i duchowy wzrost ludzkości oraz wykuć pełne przebudzenie mas, prowadzące do ich wzniesienia w krótkim okresie przejściowym. To, co się stanie z tymi złymi istotami po rozłamie następującej Ziemi 3D, nie ma dla nas znaczenia, ponieważ nie jesteśmy już odpowiedzialni za ten eksperyment z mroczną inkarnacją. Musimy zebrać tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, aby się wznieść, ponieważ te, które pozostaną na starej Ziemi, będą miały straszliwe przeznaczenie w niezliczonych inkarnacjach, na których bardzo ciemnych i gęstych ziemiach lub innych planetach, dopóki nie zakwalifikują się do wzniesienia się w bardzo odległej przyszłości. Nowy, zaawansowany środek transportu zwiększy wolność osobistą i umożliwi rozwój nowych form życia społecznego w społecznościach ludzi o podobnych poglądach. Wprowadzimy też na szeroką skalę kwantowo-inteligentny wehikuł antygrawitacyjny, bazujący na swobodnej energii fotonów, który już dawno temu opracowaliśmy dla wznoszącej się ludzkości. Ten pojazd zostanie przekazany wszystkim ludziom, którzy głosowali na DC i zdobyli również kartę Astral. Jego funkcja będzie różnorodna i oszałamiająca. Pojazd będzie przebywał w polu kwantowym i zamanifestuje się właścicielowi, aby mógł go użyć telepatycznie, gdy będzie tak pożądane. Może pojawić się w dowolnej formie lub kształcie, np. jako dowolny model samochodu dostępny obecnie na rynku, lub jako oldtimer, tak aby nie robić większej sensacji na ulicy. W związku z tym bardzo szybko nie będzie potrzeby tworzenia parkingów, garaży, a także ulic, co wyjaśnimy poniżej. Na przykład, jeśli właściciel chce podróżować, zadzwoni telepatycznie do swojego pojazdu, ponieważ jest on połączony z nim za pomocą jednego kogdu duszy, tak jak to robi również karta Astral, i pojawi się przed jego drzwiami lub pobliskim miejscem parkingowym. Nie będzie już obawy, że jadący pojazd zostanie skradziony. Jeżeli jest więcej osób do podróżowania, może się odpowiednio rozrosnąć, a nawet przybrać formę autobusu. Pojazd może być również używany jako normalny samochód do jazdy po ulicach i drogach, jeśli jest to pożądane, o ile drogi i ulice nadal istnieją. Na nowej Ziemi nie będzie dróg, a wszystkie ulice w miejscach, gdzie będą mieszkać ludzie, będą wyglądały jak alejki dla pieszych w parku. Pojawią się jednak specjalne pasy dla rowerów lub innych nowych pojazdów naziemnych, takich jak pływające deski oparte na swobodnej energii fotonów i antygrawitacji dla przyjemności i rekreacji. Nowy kwantowy inteligentny pojazd antygrawitacyjny będzie normalnie latał nad Ziemią i będzie automatycznie i inteligentnie sterowany z pola kwantowego przez wyższą inteligencję, a nie sztuczną inteligencję, ponieważ nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja we wszystkim, co jest. Jest to bardzo mroczna idea wprowadzona przez zbrodniczą kabałę rządzącą i jej mózgi, aby zniewolić ludzkość w czasach ostatecznych i w ten sposób zapobiec wniebowstąpieniu. Kwantowy inteligentny pojazd antygrawitacyjny może powoli latać nad krajobrazem, jeśli ktoś chce się cieszyć naturą na wysokości od powiedzmy 50 metrów do kilkuset metrów nad ziemią, jeśli ktoś chce podróżować w odległe miejsca,
Pojazd może poruszać się bardzo szybko w swego rodzaju tunelu, w którym nie będzie można zobaczyć krajobrazu, dopóki nie wyląduje. Ziemia jest już otoczona rozległym i bardzo wyrafinowanym systemem niewidzialnych portali i kwantowych autostrad, po których wehikuły te będą poruszać się w czasie i przestrzeni. Będą w stanie dotrzeć w ciągu kilku minut do wolnego miejsca na Ziemi. Jest to tylko jeden aspekt naszych energetycznych kreacji na przestrzeni lat, jako dusz Elohim w ludzkim gestalacie. Ponieważ wehikuły te będą działały na darmowej energii fotonów, ich użycie będzie nieograniczone. Nie będą wymagały żadnych nakładów ani konserwacji technicznej i będą funkcjonować w nienaganny sposób przez cały czas, nie zanieczyszczając atmosfery, nie powodując wypadków, a tym samym nie narażając życia ludzkiego. Obfitość finansowa, niezależność i swobodne, nieograniczone przemieszczanie się wszystkich znoszących się ludzi w przestrzeni, w czasie, na planecie, jak również pełne zrozumienie i uznanie tego, kto co i zniewoliło ludzi przez te eony czasu, jako wcielone istoty, spowodują taką ulgę od przeszłych lęków i uwolnią tak wiele twórczych energii duszy, że w ciągu tego i przyszłego roku rasa ludzka i Ziemia przekształcą się nie do poznania w nową cywilizację transgalaktyczną.